dzień dobry dziewczyny, dzień dobry chłopaki, bardzo was serdecznie witam tutaj w to popołudnie, 18:49, no to już chyba wieczór, przepuśćmy tutaj ładnie tych naszych widzów, co ja mówię, przechodniów przez pasy i ten, i na początku jakbyście mogli kliknąć lajka, czyli kciuk w górę i suba, to bym było bardzo miło i skomentować coś. Napisać, tylko nie nieładne słowa, takie brzydkie słowa nie piszcie. Dobra, dzięki, z góry dziękuję. I ten, wiecie co, dzisiaj powiem wam coś o wycenianiu, o jakby opatrzeniu na wartość różnych tokenów, różnych kryptowalut i w ogóle rzeczy takich, którymi się posługujemy na co dzień, czyli na przykład samochodów albo mieszkań, domów, ciuchów. Prawda? Nawet spożywczych rzeczy, Coca-Cola taka ta niezdrowa, czy pomidory, czy jajka, chleb. Patrzcie, my to wszystko wyceniamy w tradycyjnych walutach, tak? Czyli w Polsce na przykład w złotówkach, pelenach, a w Stanach, czy na całym w ogóle świecie, w dolarach też się wycenia wszystko, prawda? Na przykład złoto kosztuje, uncja złota kosztuje 1900 dolarów, prawda? Obecnie, nie wiem dokładnie, no ale na przykład około 2000 dolarów uncja złota, czyli 31,1 grama złota. Kosztuje tyle w dolarach zawsze. I patrzcie, i to złoto cały czas, złoto jest super, bo złoto cały czas rośnie od 50 lat. Patrzcie, złoto rośnie, rośnie, cały czas rośnie. No i tak to jest super. Tylko weźcie pod uwagę to, że. Albo dobra, jeszcze coś. Jeszcze na przykład wskaźnik średnia cena domu, na przykład tam gdzie ja mieszkam, w Arizonie, na przykład, tam gdzie mam dom, w Arizonie, czy w Kalifornii, mówimy teraz o Stanach. Albo w ogóle średnia cena domu jakiegoś tam, który ma 1000 stóp kwadratowych, to jest około tam 100 metrów kwadratowych. Średnia cena domu w Stanach. 50 lat temu taki dom kosztował na przykład średnio 20 tysięcy dolarów. 15 tysięcy dolarów. 15 tysięcy dolarów, nawet kiedyś to było w ogóle jeszcze tańsze. Czy nowy samochód, kiedyś nowy samochód w Stanach kosztował 5 tysięcy dolarów, 10 tysięcy dolarów. A teraz średnio nowy samochód na przykład kosztuje 50 tysięcy dolarów. Średnio nowy dom kosztuje teraz około 200-300 tysięcy dolarów. I patrzcie, cały czas mówią wszyscy, nieruchomości idą w górę. Super lokata nieruchomości, bo fajnie, bo idą w górę, tak, to prawda. Złoto też super, cały czas idzie w górę, tak, to prawda. I dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Wiadomo, dlatego nieruchomości idą w górę, bo to coś jednak jest dobrego, można to wynajmować, można z tego zarabiać pieniądze, ale też ta cena wyrażona właśnie w dolarach czy w złotówkach, ona jest cały czas wyższa, ponieważ cały czas, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, miesiąc na miesiąc, co roku, cały czas są drukowane pieniądze. Zobacz, na przykład jak kiedyś było w obiegu, na przykład 10 bilionów dolarów, prawda, wszystkich tyle było dolarów, ale jak rząd na przykład codziennie drukuje kolejny miliard dolarów, miliard, cały czas codziennie miliard, czyli co roku 300 miliardów dolarów dodrukuje. Przez 10 lat 3 biliony dolarów dodrukuje, czyli tych pieniędzy jest bardzo dużo. Jak jest czegoś bardzo dużo, no to jest coraz mniej warte. To jest tak samo na przykład, jak wyobraź sobie, mamy na przykład, jest 10 przedsiębiorców tutaj nad morzem na przykład, w Międzyzdrojach i oni mają... I jest na przykład tych 10 przedsiębiorców i oni mają, sprzedają na przykład rybki takie smażone, rybki smażone. No i taka porcja, taka rybka smażona z sałatką i z frytkami kosztuje 50 zł. Ale na przykład tak się dzieje, że tylko jeden ma otwarte, bo reszty nie ma, gdzieś poszli albo coś tam się im stało i nie sprzedają. A jest bardzo duży popyt, no to on se może tą cenę podnieść do 100 zł i tak będą ludzie kupywali, bo jest bardzo dużo. Ale jak nagle przyjdzie 10 takich, tych wszyscy przyjdą i zaczną te rybki otwierać, sprzedawać, przepraszam, być otwarte, no to nagle te rybki, będzie ich więcej, no to już te rybki będą kosztowały tylko 50 zł za sztukę. Ale jak nagle przyjdzie jeszcze jakaś taka duża korporacja, która ma dużo pieniędzy i wprowadzi 20 takich nowych punktów sprzedaży na całym tutaj, w całych Międzyzdrojach, co 100 metrów zrobi taką swoją malutką restaurację z rybami, to nagle tych ryb będzie bardzo dużo. Ludzie będą mieli bardzo dużo wyboru, będzie dużo tego towaru na rynku, bo to żeby ktoś go kupił, to on będzie musiał być tańszy. Po prostu będzie musiał być tańszy. Kiedy czegoś jest dużo, to jest na przykład tanie. Jak jest na przykład bardzo dużo jakiegoś, na przykład jest bardzo dużo miedzi, tak, na świecie, albo żelaza, no to ono jest tańsze niż na przykład złoto, bo złota jest mniej, tak? Czy jak czegoś jest dużo, albo na przykład deweloper wybudował, załóżmy tutaj w Warszawie są mieszkania, jedno mieszkanie kosztuje 500 tysięcy złotych, no i takie są ceny, ale nagle przychodzi deweloper z Arabii Saudyjskiej, który ma bilion dolarów, ma 1000 miliardów dolarów i on chce zainwestować w Warszawie i kupił 50 działek takich dużych budowlanych, takich, które mają po 40 hektarów
i tam będzie budował mieszkania. I on tych mieszkań i domów wybuduje w ciągu następnych 5 lat, wiesz ile? 100 tysięcy mieszkań nowych wybuduje. Czyli tak jakby 100 tysięcy to jest bardzo dużo na przykład. Wyobraźmy sobie, że teraz jest w Warszawie 1 000 000 mieszkań, ale on wybuduje 100 tysięcy. No i nagle jak będzie 100 tysięcy nowych mieszkań na rynku, no to te mieszkania będą tańsze, już nie będą kosztowały 500 tysięcy za sztukę, tylko na przykład 450 albo 400, no bo jak będzie tak dużo i będą nowe sprzedawane, to na przykład osoby, które dotychczas sprzedawały swoje mieszkania, na przykład ja miałem mieszkanie w Warszawie, kiedyś miałem kilka mieszkań, ty miałeś ktoś i chcieliśmy je sprzedać, no to mniej więcej się sprzedawało takie mieszkanie w miesiąc czasu, klient przychodził, za 500 tysięcy kupował. Ale teraz jak klienci mają do wyboru, klientów się nie zwiększyło, więcej nie ma ich i klienci mają do wyboru nowe mieszkania od dewelopera za 400 tysięcy, no to ja już mojego za 500 nie sprzedam, bo jest dużo innych, prawda? I co? No i te moje ceny spadają. No i tak samo tracą na wartości też pieniądze. Jeśli rządy dodrukowują cały czas pieniądze, no to tych pieniędzy jest dużo, ktoś sobie je za darmo, bo tylko koszt papieru i wydruku i tam pracy i po prostu to traci na wartości. Jakbyśmy teraz wzięli, każdy na przykład Polak, rząd by nadrukował, cały czas drukują w rząd polskie pieniądze, ale tak by nadrukował znowu bardzo, bardzo dużo i każdemu Polakowi by wysłał po 1 000 000 złotych na konto bankowe czy w gotówce. Jakby każdy z nas dostał teraz po 1 000 000 złotych jutro, no to nagle bardzo wielu z nas by nie poszło do pracy, bo mam 1 000 000, że za 1 000 000 to sobie będę mogę żyć, o, mogę przez 20 lat nie muszę chodzić do pracy, będę ją na jedzenie i na mieszkanie, bla, bla, bla. 1 000 000 złotych mi starczy na 20 lat na przykład na jedzenie, czyli tam na 10, nie wiem na ile, no nieważne. Starczy, no nawet z mieszkaniem, nawet na 10 lat, na 20. No ale nagle przez to, że dużo ludzi by nie poszło do pracy i na przykład by nie było osób takich, które naprawiają auta, albo by nie było takich osób, które sprzedają rowery, a ludzie chcą te rowery, ludzie chcą też naprawiać auta. A ci, którzy naprawiali teraz auta, to oni by nie poszli do pracy, no bo mają ten 1 000 000, to ja pierdzielę, to nie idę. I teraz osoba, która na przykład chciałaby naprawić auto, tak jak ja, i nagle w dużym mieście, w Warszawie, było kiedyś 1000 takich zakładów, gdzie naprawiali auto, a nagle teraz jest ile tylko? Na przykład tylko 50 takich warsztatów jest, albo 10 tylko, bo reszta innych mają to w dupie, bo nie chcą chodzić do pracy, bo mają po 1 000 000. I nagle w takich warsztatach, jak jest ich tak mało, 10 warsztatów dostało, to tam nagle tysiące ludzi przychodzi naprawiać auta, no i ten gościu, który to naprawia, mówi, kurde, nie będę, każdy dostał po 1 000 000, ja nie będę teraz naprawiał auta, średnio naprawa auto na przykład kosztuje robocizna 1 000 zł za jakieś tam naprawienie auta, czy, no tak, na przykład. No i ten człowiek mówi, teraz kurde, to ja nie będę pracował za 1 000 zł, jak ja też 1 000 000 dostałem, wszyscy mają miliony, u mnie teraz naprawienie auta kosztuje 10 tysięcy złotych, kto chce, to niech naprawia. I powiem ci, większość ludzi by zapłaciła, bo każdy dostał po 1 000 000, każdy ma dobrą kasę, to mówi, spoko, ci napraw mi tutaj, wymień mi żaróweczkę, tam mi zrób to, olej, zapłaci ci za to teraz 10 tysięcy złotych, no bo mam te darmowe, mam ich dużo i nagle ceny naprawy aut z 1 000 podkosztowałyby 10 tysięcy. To samo byłoby z chlebem i z ziemniakami i z pomidorami. Nagle kilogram ziemniaków kosztowałby 1 000 złotych. No tak, no dobra, 100 złotych, nie 10, nie 5, tylko 100 złotych. No bo tak, no bo wszyscy mają tak dużo pieniędzy. Niektórzy rolnicy powiedzieli, ja w tym roku nie będę bawił się w rolnictwo, nie będę orał, nie będę siał, nie będę się tam martwił, kupował nawozów, nie będę ciężko zapierdzielał w tym polu. No nie potrzebuję, ja mam 1 000 000 dostałem, ja tam mam swój dom, mam to, mam swoje jedzenie, o dla siebie tylko posieję, ja mam tak darmowe jedzenie, mi już starczy, nie muszę pracować. Niech to sobie leży, te moje pole i tyle. Niech tam sobie rosną jakieś kwiatuszki ładne, maki na przykład i pszczółki niech przylatują i się cieszą z tego, czy jakieś świnki, czy dzikie świnki, czy jelonki, prawda, tam sobie będą jadły i tyle. Ja nie będę tego się tym zajmował i te osoby, które ci rolnicy, którzy się będą tym zajmowali, którzy będą sadzili, będą uprawiali, prawda, rolę, będą cebulę mieli, czy tam por, czy ziemniaki, czy kapustę, buraki, te rzeczy, o, na cukier, na przykład buraki cukrowe, no to oni już będą to sprzedawali, będą mogli to sprzedać po 10 razy wyższej cenie, nawet oni nie muszą podwyższać cen. Tak będzie mało tego ich towaru na rynku, tych na przykład buraków cukrowych, że cukrownie, czy firmy takie, które zaczynają się produkują słodyczy, no i cukrownie, będą się biły, będą się o nim licytowali, nam sprzedaj ten, bo bardzo nagle jest 100 razy mniej buraków cukrowych, tak jakby 100 razy mniej cukru na rynku, to nagle ten cukier będzie ogromnie drogi, te fabryki będą przepłacały, jadam więcej, bo ja chcę moje, bo jak nie będę miał cukru, nie będę mógł czekolady produkować i tych słodyczy moich. No i tyle, i ceny pójdą do góry i znowu, i wszystko znowu wróci do normy, bo ten 1 000 000 złotych, który każdy z nas dostał od rządu wydrukowany, on znowu będzie jakby nic nie, będzie warty tyle, co kiedyś 1 000 złotych na przykład. I znowu wszyscy wrócą do pracy i dewaluacja, tylko już wtedy ceny będą już takie wysokie będą ceny, no i tyle, bo wszyscy dostali za darmo pieniądze. Dlatego proszę Was, jak wyceniacie jakikolwiek token, jakąś kryptowalutę, czy to będzie Cardano, czy na przykład token Matic właśnie, czy jakiś tam
dowolny, po prostu dowolny token. Ethereum, Waves, oprócz Bitcoina. Dlaczego oprócz Bitcoina? Bo właśnie chcę powiedzieć, żebyście wyceniali wszystko w Bitcoinie. Na przykład jeden token Ethereum kosztuje 0,08 Bitcoina, czyli tam 0,08 Bitcoina. A potem może kosztować 0,06 i 0,06. Oto staniał do Bitcoina. Czy token Atom kosztuje 0,0006 Bitcoina, a potem wzrósł, a potem spadł. No zobaczymy, zaraz wejdę na ekran i na komputer i zobaczymy, jak to, pokażę na ekranie, jak to na to patrzeć. Czyli nie wyceniajmy w dolarach, czy złotówkach, czegokolwiek, bo szczególnie takich aktywów finansowych, na przykład złoto. O, wyceńmy sobie złoto nie w dolarach, tylko w Bitcoinie. Zobaczmy, czy naprawdę te złoto i czy nieruchomości. O, czy nieruchomości cały czas drożeją, tak naprawdę. Czy one drożeją, czy złoto też cały czas drożeje? Zobaczmy ostatnie 10 lat wykres ceny, średnia cena nieruchomości na przykład w Stanach Zjednoczonych i cena złota, ale wyrażona w Bitcoinie. Jak to jest? Czy musimy coraz więcej bitcoinów płacić za jedną uncję złota? Albo coraz więcej bitcoinów za jeden dom? Wydaje mi się, że nie, bo mówiłem wam to już kiedyś. Kiedyś kupowałem dom w Stanach Zjednoczonych i tam zapłaciłem za niego wtedy 10 bitcoinów. To było około 100 tysięcy dolarów. Domek na prerii, taki domek na prerii. Drewniany, fajny domek, nowiutki, ale na Zadupiu, na pustyni, tam nikt nie chce mieszkać. Oprócz mnie i paru innych dziwolągów. No i tam, i on kosztował 10 bitcoinów. Ale teraz, pomimo że ten domek teraz kosztuje już w dolarach 120-130 tysięcy dolarów, bo podrożał, bo dolarów drukowali, to w bitcoinach on teraz, nawet podczas bessy bitcoinowej, gdzie są bardzo tani bitcoin, po 20 tysięcy dolarów, to teraz on kosztuje już nie 10 bitcoinów, tylko 6. A podczas hossy tej, co teraz był ostatnio, to kosztował już 2 bitcoiny, czyli z 10 bitcoinów spadł na 2. Tak samo auto, kupiłem kiedyś nowego auto, nowego Rama, też wtedy zapłaciłem, sprzedałem, debil byłem, sprzedałem 10 bitcoinów aż, żeby kupić sobie to auto. A teraz takie same auto kupię za 3 bitcoiny. Takie same nowe auto z salonu, które kosztuje 350 tysięcy złotych, to ja kupię go teraz za 3 bitcoiny. A kiedyś kosztowało aż 10 bitcoinów. W hossie to wystarczyło mi jeden bitcoin. W hossie teraz, jak bitcoin był prawie po 70 tysięcy dolarów, to wystarczyło mi jeden bitcoin, żeby kupić to auto, co 3 lata temu kupiłem, kurde, za 10 bitcoinów. Czyli w bitcoinie wszystko tanieje, patrzcie, no. Bo, i co to jest? Powinniśmy w takiej walucie wyceniać różne rzeczy i taką walutę powinniśmy, ja przynajmniej sobie tak mówię, ja powinienem w takiej walucie robić oszczędności, jeśli robię jakiekolwiek oszczędności, czy chcę oszczędzać na emeryturę swoją, czy dla dziecka, czy w ogóle chcę sobie kupić kiedyś na przykład coś, domek tutaj, czy działkę fajną, albo domek wybudować, ośrodek taki, jakiś hotel tutaj na przykład nad morzem, za 10 lat, no to ja muszę oszczędzać pieniądze, nie będę w złotówkach oszczędzał, jak złotówki mi co roku tracą 10% na wartości, czyli odłożyłem sobie 100 tysięcy, a za rok to już jest warte tylko 90. Już kupię, dużo mniej tego domku kupię, albo dużo mniejszą działkę kupię, bo mi cena, bo wartość tych złotówek spada. Jak będę w Bitcoinie oszczędzał i będzie Bitcoin się zachowywał tak, jak się do tej pory zachowuje, to ja będę miał to naprawdę te oszczędności, nie dość, że mi to ja jeszcze na tym zyskam. Na pewno nie stracę, jeśli Bitcoin będzie przynajmniej się zachowywał tak, jak się teraz zachowuje. Czyli będzie spokojnie, powolutku sobie rósł. A dlaczego Bitcoin tak rośnie? Powiedzcie dlaczego, no sami, no skąd wiecie, dlaczego Bitcoin rośnie? No jak, dlaczego? No dlatego, że on nie jest dodrukowywany. On jest dodrukowywany, ale w bardzo małych ilościach. On już bitcoinów, wszystkich bitcoinów na świecie będzie za 100 ponad lat, będzie wszystkich bitcoinów 21 milionów sztuk, z czego 5 milionów to będą zgubione bitcoiny. Już teraz 3-4 miliony są zgubione, czyli ludzie kupili kiedyś bitcoiny, ale zgubili do nich tak zwany klucz prywatny, taką frazę seed, już nie mogą tam się dostać. Nie da się w bitcoinach, nie da się dostać do nich, żeby przypomnij mi hasło. No chyba, że jeszcze masz na giełdzie kryptowalut, ale to jest takie niebezpieczne, bo giełda może się zawinąć, może zbankrutować, ktoś ci może te pieniądze zabrać stamtąd. Jak trzymasz u siebie bitcoiny, tym się charakteryzują kryptowaluty, że trzeba mieć za nie 100% odpowiedzialność. Czyli musisz mieć zapisane 12 słów na kartce, zapisz sobie to gdzieś na kartce, nie w telefonie, na kartce, na trzech kartkach, zostaw sobie u mamy, gdzieś schowaj ładnie, gdzie to ci nie zginie, bo bez tych 12 słów tego nie odzyskasz. No i właśnie w ten sposób są bitcoiny gubione. W tej chwili jest już na rynku 19 milionów bitcoinów, w ciągu następnych 4 lat dodrukowany zostanie jeszcze milion bitcoinów, czyli będzie na rynku 20 milionów bitcoinów i potem przez następne 100 lat od 2026 roku tylko milion przyjdzie na rynek. Ale tak naprawdę możemy, bo cały czas codziennie są te bitcoiny gubione, ludzie gubią te hasła, te dostępy do tych swoich portfeli. I przez to my możemy sobie przyjąć, że na świecie jest tylko 15 milionów bitcoinów i nie ma ich więcej, chociaż codziennie są jakby dodrukowywane. I to co 4 lata, jak wiecie, to co 4 lata jest tak zwany halving i co 4 lata jest
taka mniejsza nagroda za jakby utrzymywanie sieci Bitcoin. Na początku to było, w 2009 roku to było 50 bitcoinów za taki blok, 50 bitcoinów co 10 minut było dodrukowywanych i te nagrody dostawali ludzie, którzy utrzymywali tą sieć, górnicy tak zwani. Potem po 4 latach było 25 bitcoinów co 10 minut, potem 12,5. Ja pamiętam, jak jeszcze było, byłem wtedy na rynku, jak było 50 bitcoinów. Nie, jak było 20, ja gadam. Jak było z 25, przechodziło na 12,5, czyli 25 była nagroda co 10 minut, potem 12,5, teraz jest 6,25, a potem będzie 3,1 bitcoina co 10 minut, potem 1,5 bitcoina co 10 minut, potem 0,7 bitcoina co 10 minut, potem 0,3 bitcoina co 10 minut, potem 0,01 bitcoina co 10 minut i tak coraz mniej, czyli aż są gubione, to tak naprawdę wyobraź sobie, że jest tylko 15 milionów sztuk bitcoinów na świecie i popyt na nie wzrasta, a ich nie ma więcej. No to tak samo jakbyś na przykład byłaby ograniczona ilość wody na świecie, prawda? Wody albo mieszkań. Nie dałoby się więcej mieszkań wybudować, albo, no tak, mieszkań na przykład. No to kurde, każde mieszkanie byłoby na wadkę złota, one by cały czas drożały, no bo nowi ludzie nie mieliby gdzie mieszkać. Jakbyś chciał gdzieś mieszkać, to musiałbyś mieszkać z rodzicami, bo nigdy by już nie można było wybudować następnego mieszkania. No to byłyby ogromnie drogie. Czy na przykład działki by się skończyły na świecie, prawda? Tutaj w jakimś, no skończyłyby się działki, już nie byłoby działek budowlanych, bo wszystkie by były zajęte. No to taka działka, ktoś chciałby ją sprzedać, na przykład zburzyłby dom i chciałby sprzedać, bo taka działka jest, no to ona byłaby bardzo droga, no bo nie ma więcej. Dlatego właśnie tak to jest. Wyceniajcie, proszę was, wszystko w bitcoinie. Patrzcie na ceny, nawet patrzcie sobie cenę chleba do bitcoina. No ja mogę pokazać, że coraz chleb jest tańszy w bitcoinach, coraz mniej z tych satoshi potrzebujesz. Kiedyś na przykład potrzebowałeś 10 tysięcy satoshi, żeby kupić chleb, a teraz już tylko 1000 z tych satoshi, czyli takich części malutkich bitcoina. Jeden bitcoin to jest 100 milionów satoshi, no. No tak to jest. Dobra, wejdziemy jeszcze na komputer i pokażę wam to, zobaczmy te ceny sobie w bitcoinach. I naprawdę starajcie się nie patrzeć na dolary czy złotówki, bo to w dolarach, w złotówkach wszystko będzie drożało. Auta będą coraz droższe, domy droższe, wszystko będzie droższe. Po prostu z roku na rok, z dziesięciolecia na dziesięciolecie. A w bitcoinach prawdopodobnie, jak do tej pory, wszystko jest coraz tańsze. Czyli lepiej, moim zdaniem, ja dla siebie daję taką radę, nie dla ciebie, ale dla siebie daję radę, odkładaj swoje pieniądze, człowieku, w bitcoinach. I to właśnie czynię. Idziemy pod prąd, ostro wchodzimy w zakręty, zbieramy diamenty, mamy siłę i moc, głodni życia w tę noc. Idziemy do przodu i mamy 1000 powodów, by zabrać się stąd na lepszy ląd, bo życie jedno masz.